Pole powierzchni obrazu wynosi 80 cm kwadratowych. Ile wynosi szerokość obrazu? Jak widać na rysunku, obraz jest prostokątny. Załóżmy na początek, że nie znamy wzoru, przy pomocy którego obliczylibyśmy szerokość jednym szybkim ruchem. Ale prawdopodobnie wiecie już z poprzednich filmów, jaki jest wzór na pole powierzchni prostokąta. Pole powierzchni, które wiemy, że wynosi 80 cm kwadratowych. Sprawdźmy, czy przyda nam się do czegoś ta wiedza. Pole powierzchni prostokąta to pomnożone długości jego boków. Czyli w przypadku prostokąta wiszącego na ścianie możemy powiedzieć, że jest to jego wysokość pomnożona razy jego szerokość. Jeżeli te dwie długości boków pomnożymy przez siebie, to otrzymamy pole powierzchni prostokąta. Wiemy z treści zadania, że pole powierzchni obrazu wynosi 80 cm kwadratowych. Wiemy z wymiarów zaznaczonych na rysunku, że wysokość obrazu to 10 cm. No i szerokości nie znamy. Jeżeli mamy tak zapisane równanie, to możemy zapytać, jaka liczba pomnożona razy 10 da w wyniku mnożenia 80. Ta liczba to 8, bo 8 razy 10, równa się 80. No i mamy odpowiedź. Szerokość obrazu wynosi 8 cm. Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. Pole powierzchni prostokąta wynosi 24 m kwadratowe. Jego szerokość wynosi 4 m. Ile wynosi długość prostokąta? Tym razem nie mamy wiszącego na ścianie obrazu, więc jego drugi bok możemy określić nazwą długość, a nie wysokość, chociaż w sensie matematycznym nie ma to większego znaczenia. Obrazu nie mamy, ani nawet rysunku tego prostokąta, ale mamy wszystkie potrzebne dane. Możemy znowu skorzystać ze wzoru na pole powierzchni prostokąta, który mówi nam, że pole powierzchni prostokąta to jego długość razy szerokość czyli pomnożone przez siebie długości boków. Moglibyśmy narysować ten prostokąt, ale tym razem wykonajmy obliczenia tylko na podstawie liczb. Powierzchnia to 24 m2, czyli we wnętrzu prostokąta mieszczą się w całości 24 kwadraty jednostkowe, każdy o polu 1 m2. Długości prostokąta nie znamy. Długość to nasza niewiadoma, musimy ją obliczyć i wiemy, że szerokość prostokąta to 4 m. Czyli liczba, którą mamy obliczyć, to liczba, która pomnożona razy 4 da w wyniku 24. Ta liczba to 6, bo 6 razy 4 równa się 24. Wiemy zatem, że długość naszego prostokąta to 6. Ponieważ pole podane było w metrach kwadratowych, a szerokość w metrach, to wynik naszych obliczeń otrzymaliśmy w metrach 6 metrów.